Prawnika z dużymi osiągnięciami, który broni ludzi, którzy są poszkodowani przez system. Wielkie osiągnięcia, a też zapraszam tutaj już powoli pana Jerzego Karwelisa, żeby się przygotować do wypowiedzi, żeby tutaj przyjść. Dzień dobry Jarosławie, witam serdecznie. Powiedz, co masz do powiedzenia Polakom blisko mikrofonu, 10 minut. Krzysztofie, po pierwsze bardzo fajnie mnie przedstawiłeś, to bardzo miłe, ale chciałem tylko wskazać, że taka pewna walka odbywa się tak naprawdę codziennie. Każda sprawa jest ważna. Uważam, że jeszcze wiele jest przede mną do zrobienia, więc bardzo dziękuję za te miłe słowa, choć uważam, że są ludzie, którzy są o wiele bardziej doświadczeni z naszymi zasługami, jeżeli już mówimy, możemy mówić o takiej kategorii. Natomiast zostałem poproszony przez organizatorów o to, abym zwrócił uwagę na kwestię sprawy, którą prowadziłem własnej gminy, dotyczyła sprawy niezbawnej oraz kwestii ekstremacji, która miała miejsca. Otóż w zeszłym roku został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pozwolił, aby zostały odtajnione akta tego śledztwa, łącznie ze sławetnym tak zwanym raportem profesora Coli, który tak naprawdę stanowił sprawozdanie z ekshumacji, która tam rzekomo miała miejsce. Jednak już sam ten raport pozwalał przyjąć pewne definitywne konkluzje na temat tego, co tam nie miało miejsca. Już się okazało, tak naprawdę nie można było na podstawie tych wstępnych badań, wstępnego odkrycia szczątków stwierdzić, jaka była przyczyna zgonu osób, które zostały znalezione w stodole. Były tam też dwie mogiły, czyli wbrew temu, co twierdzili świadkowie, którzy mieli być na miejscu w czasie mordu, ponieważ stwierdzono, że jedna grupa Żydów została zgładzona na terenie dawnego cmentarzyska. W każdym razie to było bardzo ważne, ponieważ 20 lat ten raport był ukrywany z uwagi także na okoliczności, które mu towarzyszyły. Chodziło tam, że szczątki żydowskie wcale nie były takie święte. Okazało się, że rabini chodzili tam z różdżkami, kiepowali papierosy na te szczątki. I tak naprawdę ten raport jako informacja publiczna jest dostępny w internecie. Wystarczy sobie wpisać sprawozdanie z pracy ekshumacyjnym w Jedwabnem, PDF, i można sobie coś takiego ściągnąć, samemu przeczytać, zobaczyć wszystkie zdjęcia. Natomiast sam wyrok był także ważny, ponieważ choć dotyczył stricte raportu z ekshumacji, to dotyczył także każdego innego dokumentu znajdującego się w aktach, co pozwoliło tutaj naukowcom, którzy już zajęli się pod tym względem czysto merytoryczną analizą tych akt, na zdobycie ich i wydanie książki. Tu chodzi przede wszystkim o pana doktora Sonera z najwyższego czasu oraz pana profesora Chodakiewicza. Więc książka Jedwabne, historia prawdziwa, wszystkie te aspekty opisuje, wskazuje, jak było naprawdę, ponieważ dokumenty, które znajdują się w aktach, tak naprawdę wskazują na to, że od początku do końca za ten mord odpowiadają Niemcy. Co znamienne, mimo że media bardzo interesują się wyrokami sądów administracyjnych dotyczących informacji publicznej, całkowite było embargo informacyjne dotyczące tego wyroku. Nie było w mediach prawie nic na ten temat. Jedynie strzęp informacji w Do Rzeczy i bodajże w Radiu Wnet. Cała reszta milczała i tak jest do dzisiaj, ponieważ ta książka i ten raport są bardzo niewygodne. Dlatego też musimy się spotykać w takich miejscach i nagłaśniać to, żeby Państwo mogli się w drugim obiegu dowiedzieć o okolicznościach tego wszystkiego, jak to wyglądało. Można obejrzeć również film autorstwa doktora Sonera pod tym samym tytułem, co książka Jedwabna historia prawdziwa, który jest dostępny w internecie. Dziękuję uprzejmie, to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękujemy bardzo. Jarosław Lidźwin, dzięki Jarku za to, co robisz.